Dzień dobry, tu Polsko. Witamy na polskiej ziemi. Chciałbym dzisiaj też bardzo istotny temat poruszyć, ale zanim przejdziemy do tego ważnego tematu, to dziękuję za to, że jesteście, za subskrypcje, za lajki, za to, że jesteśmy, byliśmy, jesteśmy i będziemy. I o to chodzi. Tym, którym to przeszkadza, to bardzo dobrze. O to chodzi, żeby im to przeszkadzało. Dlatego, że my pod barwami biało-czerwonymi chcemy być silni i zjednoczeni. I nie ma innej drogi, innej opcji. Jak również to, że teraz właśnie w te pierwsze dni wiosny, w te piękne dni warto, naprawdę warto czynić zapasy, warto przygotowywać się do kolejnej zimy, która może być ostra. Nie wiadomo, czy tu w Polsce nie będzie na przykład działań wojennych. Dlatego biorąc przykład z minionych pokoleń, które były mądre, które dążyły do samowystarczalności, właśnie my w tym kierunku idziemy i to będziemy nagłaśniać. I to właśnie tutaj czynimy, tu na polskiej ziemi, w Orlu. My to właśnie tutaj czynimy. Ja pokażę, bo bardzo ważne jest to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, tak zwany zapas energetyczny. To jest bardzo istotne. Ci, którzy chcą nam szkodzić, którzy chcą nam nas jeszcze bardziej zniewolić, oni za takimi dobrymi rozwiązaniami nie są. Ale my wiemy, co nam jest potrzebne, którą drogą iść i tą drogą chcemy kroczyć, czyli zapas energetyczny. Już teraz właśnie, gdy kończy się ta zima, marzec 2022 rok, niedługo, za kilka miesięcy będzie kolejna zima. Stąd właśnie te zapasy energetyczne są tak istotne. To już teraz trzeba czynić właśnie starania, żeby zapewnić sobie właśnie bezpieczeństwo energetyczne na kilka sezonów. Bo nie wiadomo, co nam ci różni konstruktorzy złych rozwiązań, co nam jeszcze tutaj przyszykują. Dlatego my chcemy właśnie sobie poprawić nasz los. Chcemy, pragniemy bezpieczeństwa i to będziemy robić. Ja tutaj pokażę, jak to się robi. Proszę zobaczyć, jaki jest ładnie materiał. To jest właśnie zapas, to jest bezpieczeństwo energetyczne. Proszę zobaczyć, o, jak to się tutaj robi. Tak właśnie trzeba. I to chcemy promować tu na polskiej ziemi. Proszę zobaczyć. To jest wisienka, tak? Tak, to jest wiśnia. Wisnia. Pościnane jest. Ładnie pościnane. Żeby większe owoce rosły. Żeby większe owoce rosły. No a tutaj wspaniały materiał po to, że gdy przyjdą mrozy, żeby można było siedzieć w ciepłym, w ciepełku. Bo niestety konstruktorzy złych rozwiązań tak podbijają ceny, żeby polski naród siedział w zimnym. Żeby nie było stać na opał. Tak, tak właśnie to już się dzieje. Stąd właśnie tak drastyczne podwyżki cen węgla, gazu, ropy. Czy to się zmieni? Skoro nie mamy wielkiego wpływu na to, bo nie jesteśmy zjednoczeni, nie jesteśmy solidarni. Dlatego tak to się dzieje, bo gdy podniesiemy głowy, gdy powiemy stop, dość tego, to będzie na pewno inaczej, ale jeszcze potrzeba czasu. Dlatego trzeba w grupach indywidualnie stosować właśnie takie mądre rozwiązania. To jest bardzo potrzebne i dlatego ja to pokazuję. I będzie więcej takich filmów. Jak się zabezpieczyć, jak przetrwać ten
trudny czas. Czas, który nie jest nastawiony dla rozwoju ludzkiego, dla dobrych rozwiązań. I my mamy pełną tego świadomość. Mając właśnie taką świadomość, szukamy dobrych rozwiązań, które stosowali przez wieki nasi przodkowie. Jest tutaj troszkę działki też na przykład, którą też można zagospodarować, mieć swoje uprawy, po to, żeby być jak najbardziej samowystarczalnym. Odciąć się od tego wrogiego nam systemu, który jest szkodliwym systemem, który nas zniewala. Żadne instytucje nie są pomocne, niestety, nie są pomocne. Szkodzą, często na ogół szkodzą. Dlatego my musimy łączyć się w grupy, jako ludzie świadomi i we własnym zakresie stosować dobre rozwiązania, tak jak to czynili przodkowie. Dlatego przetrwali rozbiory, dlatego przetrwali okupacje. Teraz jest innego rodzaju okupacja. Nie można oczywiście za wiele na ten temat mówić, bo wiadomo, cenzura itp. Ale ktoś, kto chce więcej coś na ten temat, to są na szczęście filmy, są źródła i można naprawdę sporo się dowiedzieć. Dlatego jeszcze raz pokażę ten materiał. I rozwiązania. I dobre rozwiązania. To jest ten odpowiedni kierunek. Ci, którzy nas zniewalają, boją się właśnie takich społecznych inicjatyw, takich dobrych rozwiązań. Tego się boją. A my będziemy właśnie te dobre rozwiązania stosować. To wszystko, co chciałbym tutaj na tym filmiku przekazać. Życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wielu bardzo dobrych rozwiązań. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.